Europa przyciąga sławnych i bogatych. Mieszkają tu 3 miliony milionerów. W tym cyklu pokażemy bogaczy, którzy otworzyli przed nami drzwi, byśmy mogli rzucić okiem na ich niezwykłe życie. Dowiemy się, co ich motywuje, jak zarabiają pieniądze i jak je wydają. W tym odcinku poznamy czwórkę niezwykłych ludzi, którzy postanowili zaufać instynktowi i teraz żyją jak we śnie. Bill Cullen, irlandzki multimilioner, który dorastał w jednopokojowym mieszkaniu w dublińskiej kamienicy czynszowej. Ludzie pytają, czy marzyłem o wielkiej rezydencji. Tak, kiedy miałem 10 lat. Austriak Bernhard Paul zawsze chciał wstąpić do cyrku. Rzuciłem wszystko i zrealizowałem dziecięce marzenie o pracy cyrkowca. Carmen Kass, estońska supermodelka, bogatsza niż kiedykolwiek marzyła. Płacą nam nieprzyzwoite pieniądze, ale dlaczego mam ich nie brać? Oraz angielski inwestor Joe Dinsa, który dokładnie zaplanował swoją przyszłość. W wieku 40 lat chce już być miliarderem. Najbogatsi w Europie. Życie jak sen. Bill Cullen jest jednym z najbogatszych Irlandczyków. Zaczynał od sprzedaży owoców na dublińskim targu, a teraz kieruje siecią dealerów samochodowych o rocznych obrotach przekraczających 350 milionów euro. W wieku 64 lat Bill jest także autorem bestsellerów, ekspertem od technik motywacyjnych i znanym filantropem. Każdy dzień może być wspaniały. Jego cel to dzielenie się tajemnicami swojego sukcesu z innymi. Pierwszy krok – pobudka na długo przed wszystkimi. Do dziś wstaję o 3:30. To chyba oznacza, że mając 64 lata przeżyłem dwa życia. Pracuję po 20 godzin dziennie. W roku 1986 Bill odkupił od Renault Ireland koncesję na sprzedaż francuskich aut, płacąc symboliczną sumę 1,5 euro. Z czasem zadłużona na 18 milionów funtów firma zaczęła mieć roczne obroty na poziomie 350 milionów euro. Jego 32 salony sprzedają ponad 200 tysięcy samochodów rocznie. Bill jest zadowolony ze swojego sukcesu. Kiedy osiąga się cel, pieniądze przychodzą same. Przede wszystkim musiałem być najlepszym sprzedawcą, najlepszym dealerem, najlepszym kierownikiem sieci. I w końcu miałem własną. Musiałem być najlepszym specem od samochodów w Irlandii. Od 30 lat Bill cieszy się sławą najbardziej znanego biznesmena Irlandii. Kupił tego wartego milion euro Bentleya, ponieważ uznał, że na niego zasłużył. To niesamowity samochód, 575 koni, 320 km na godzinę, istna rakieta. Po 50 latach ciężkiej pracy chyba mogę sobie pozwolić na coś takiego. Warta 4 miliony euro posiadłość w hrabstwie Kildare, gdzie obecnie mieszka Bill, bardzo różni się od czynszowej kamienicy z czasów jego dzieciństwa. Mamy tu 8 hektarów ziemi i 42 pokoje. Dom wzniesiono w roku 1750. To moje schronienie po ciężkim dniu pracy. Hector, zachowuj się. Udawaj, że jesteś grzecznym psem. Idziemy na spacer. Kiedy kupowałem ją 15 lat temu, byłem zachwycony. Teraz warta jest 20 razy więcej. To doskonała inwestycja i zarazem wspaniały dom. W dzieciństwie Bill marzył o takim luksusie. Ludzie pytają, czy marzyłem o wielkiej rezydencji. Tak, kiedy miałem 10 lat. Chciałem wyrwać się z czynszowej kamienicy. Nie, żebym się tam męczył, ale zawsze chciałem mieć własny dom. Oglądałem Bogaczy w kinie i myślałem, dlaczego nie ja? Niby w czym jestem gorszy? Bill przebył długą drogę. W 2001 roku wydał bestseller zatytułowany It's a Long Way from Penneapples, poruszającą opowieść o trudnym, lecz szczęśliwym dzieciństwie.
To opowieść o Irlandii, o trudnym życiu. Mimo to trzymaliśmy głowy wysoko i nie narzekaliśmy. Jako chłopiec Bill sprzedawał owoce na targu. Był najstarszym z 14 dzieci. W latach 50. wszyscy mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu. Wielką inspiracją dla Billa była jego babcia Molly Darcy oraz matka Mary. Były prawdziwym wzorem. Mama nie pozwalała komukolwiek z nas narzekać. Żadnego jęczenia ani biadolenia, powtarzała. Chcę widzieć uśmiechnięte buzie. Wielką podporą dla mamy była jej mama, czyli moja babcia. Molly Darcy całe życie przepracowała na dublińskich targach. Zmarła dopiero w wieku 100 lat. Bill jest pewien, że z nim będzie tak samo. Wierzę, że tajemnicą długowieczności jest aktywność. Ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, tracą sens życia. To od tego już tylko krok do śmierci. Targ, na którym pracował 6-letni Bill, wciąż istnieje. To tu nauczył się sztuki handlu. Patty, daj mi kilka mandarynek. Najprostsze chwyty marketingowe. Krzyczeliśmy po prostu: najlepsze ryby w całym oceanie. Sam je złowiłem, zapraszam. Albo podchodziliśmy do ludzi i mówiliśmy: proszę spojrzeć na tego pstrąga, czyż nie jest piękny? Dziś sprzedaję tu jabłka. Proszę bardzo, rumiane i smaczne. Najważniejsze, by w ciągu pierwszych 30 sekund wzbudzić u potencjalnego nabywcy zainteresowanie. Inaczej nic z tego, przecież wszystkie produkty są takie same. Wtedy najważniejszy był szeroki uśmiech. Bill chce być sprzedawcą przyszłości. Wykupił bilet na Virgin Galactic Sir Richarda Bransona, który ma wyruszyć w kosmos w roku 2008. Będę pierwszy. Zapłaciłem $200,000 i zamierzam zebrać dzięki nim mnóstwo pieniędzy na chore i biedne dzieci. W końcu będę pierwszym Irlandczykiem w kosmosie. Mam wiele planów, ale nie powiem wam o nich dzisiaj. Za dużo musiałbym zdradzić. Bill będzie jednym z najstarszych astronautów na świecie. Jego babka żyła jednak 100 lat, więc on nie zamierza na razie przechodzić na emeryturę. Po przerwie poznamy klauna, który zarobił miliony na tradycyjnym cyrku. Oraz zajrzymy na sesję zdjęciową supermodelki Carmen Cass. Urodzona w Estonii, Carmen Cass to jedna z najbogatszych supermodelek Europy. Ma 27 lat i bierze do 100 tysięcy euro za godzinę pracy na wybiegach słynnych domów mody lub uczestnictwo w międzynarodowych kampaniach reklamowych. W zeszłym roku jej zarobki sięgnęły 5 milionów euro. Płacą nam nieprzyzwoite pieniądze, ale dlaczego mam ich nie brać? W wieku 22 lat Carmen została modelką 2000 roku. W roku 2003 została twarzą Diora, co przyniosło jej międzynarodową sławę. Nie wiem, dlaczego akurat mnie spotkało tyle szczęścia. Wokół jest mnóstwo pięknych dziewczyn. Uśmiech fortuny dał Carmen bogactwo i sławę. Teraz jest najbogatszą kobietą w Estonii. Carmen dorastała jednak w zupełnie innym świecie. Do roku 92 Estonia była republiką Związku Radzieckiego. Jej cała rodzina mieszkała w jednym pokoju. Nie byliśmy zamożni. W 5 osób mieszkaliśmy w jednym pokoju. Ulice były niebezpieczne, cały czas trzeba było uważać. Wtedy wyjazd z kraju był niemożliwy. Trudno było dostać wizę, brakowało pieniędzy. W sumie to nie można było nawet opuszczać rodzinnego miasta. Kiedy nadarzyła się okazja, postanowiłam ją wykorzystać. W wieku 14 lat Carmen zaczęła naukę w estońskiej szkole modelek. Jej życie zmieniło się, kiedy dostrzegli ją włoscy łowcy talentów.
To była moja szansa. Jeśli jej nie wykorzystam, już się nie powtórzy. Jako supermodelka Carmen zwiedziła cały świat. Dziś jest w Pensylwanii, gdzie kręci reklamę dla amerykańskiej marki Discworld. Po wielu latach na szczycie Carmen jest profesjonalistką. Kiedy jednak po raz pierwszy zarobiła duże pieniądze, był to dla niej spory problem. Więcej dymu? Wydałam wszystko. Dziś nawet nie wiem na co. Nie pamiętam. Miałam drogi samochód. Wynajmowałam piękne mieszkanie w Los Angeles. Szastałam kasą na prawo i lewo. Teraz mam to za sobą. Koniec, kropka. Dawajcie konie. Pięknie. Carmen dorosła i teraz mądrze zarządza swoim majątkiem. Jej profesjonalizm widać przed obiektywami kamer i poza nimi. Jesteśmy na zewnątrz. Jest półnaga i nie narzeka. Tak doskonale się z nią pracuje. Mieliśmy pracować, a wciąż czekamy. Nie zrzucam odpowiedzialności na innych. Robię, co do mnie należy, bo tak właśnie powinno być. Wszystko wygląda tak samo. W ten sposób materiał wygląda lepiej, delikatniej. W rodzinnej Estonii Carmen wydaje pieniądze na jedyną osobę, którą uważa za wartą tego. Kiedy zarobiłam pierwsze wielkie pieniądze, natychmiast pomyślałam o mamie. Wciąż mieszkała w maleńkim mieszkanku bez łazienki. Carmen kupiła mamie ten wspaniały dom w estońskiej stolicy, w Tallinie. Dla kogoś, kto przez 45 lat mieszkał bez żadnych wygód, dom z łazienką i ciepłą wodą był szokiem. Międzynarodowy sukces Carmen całkowicie odmienił nie tylko jej życie, ale i jej matki. Po 10 latach życia jak z bajki Carmen pomaga teraz innym. Jest właścicielką 50% udziałów estońskiej agencji modelek Baltic Models. Mamy około 50 dziewczyn. Są młode i niewiele wiedzą. Nie można od razu rzucić ich na głęboką wodę. Nastoletnia Caitlin podpisała właśnie kontrakt z agencją. Zanim wyjedzie do Japonii, potrzebuje kogoś, kto wprowadzi ją w tajniki zawodu modelki. Carmen doskonale wie, że świat mody jest bardzo wymagający. Uważa jednak, że jej modelki są dobrze przygotowane. Chcę im pomagać. Nie uczyć czy pouczać, ale przekazać im to, czego sama się nauczyłam. Carmen cały czas myśli o przyszłości, nawet kiedy stoi przed obiektywem. Mam nadzieję, że będę się tym zajmować jak najdłużej. Jednak w świecie mody nigdy niczego nie można być pewnym. Najdroższy pokaz mody na świecie zorganizowała marka Victoria's Secret w grudniu 2005 roku. Kosztował 8 milionów euro i zgromadził najsłynniejsze modelki świata. Giselle zarobiła w zeszłym roku 12,5 miliona euro. Heidi Klum 6 milionów. Tyra Banks 5 milionów. Victoria's Secret wypuściła też najdroższy egzemplarz bielizny na świecie.
Wysadzany diamentami i rubinami biustonosz kosztuje 12 milionów euro. Niezwykła historia Austriaka Bernharda Pola zaczyna się od jego dziecięcych marzeń o cyrku. W 1975 roku Bernhard założył własny cyrk z trzema wozami. Dziś jest gwiazdą i właścicielem słynnego na całym świecie cyrku Roncalli. Bernhard i jego wędrowna trupa dają co roku 350 przedstawień, które w sumie ogląda około 500 000 widzów. Oto człowiek, który urzeczywistnił marzenia. Kocham indywidualizm. Jeśli wszyscy noszą to samo, ja z pewnością włożę coś innego. W latach 50. Bernhard dorastał w przemysłowym miasteczku w Austrii. Któregoś dnia zawitał tam cyrk. Bernhard błyskawicznie uległ czarowi świata klaunów, akrobatów i żonglerów. To było takie inne. Mężczyźni w czerwonych spodniach ze złotymi lampasami, kobiety o czerwonych włosach. Myśleliśmy, że są naturalne. Też chciałem tak żyć. Przez 10 lat było to tylko marzenie. Bernhard został dyrektorem artystycznym znanej agencji reklamowej. Potem w wieku 28 lat podjął przełomową decyzję. Rzuciłem wszystko i zrealizowałem dziecięce marzenie. Założyłem cyrk. To był krok w nieznane. Łatwiej o tym mówić niż zrobić, ale udało się. Cyrk Roncalli to jeden z najsłynniejszych tradycyjnych cyrków świata. Do jego fanów zaliczają się muzycy z Bee Gees oraz Sting. Występy oglądają nawet gwiazdy Las Vegas, Siegfried i Roy. W roku 96 Bernhard otrzymał z rąk niemieckiego prezydenta order za zasługi dla przemysłu rozrywkowego. Jego zimowa baza mieści się w starym składzie fabrycznym w Kolonii w Niemczech. Cyrk Roncalli słynie z wykorzystywania staromodnych, ręcznie wykonywanych rekwizytów. Bernhard tworzył tę kolekcję przez ostatnie 30 lat. Zawsze byłem zbieraczem. W dzieciństwie moje kieszenie wciąż były pełne różnych drobiazgów. Hobby Bernharda okazało się doskonałą inwestycją. Dziś jego kolekcja jest olbrzymia. W jej skład wchodzą mechaniczne urządzenia z XIX wieku, na przykład bezcenne organy czy manekiny osiągające na aukcjach cenę około 100 tysięcy euro. To drogie zabawki, ale warto je kupować. Za 3 lata będą 5 razy droższe. To po prostu doskonała inwestycja. Tym razem rzeczywiście przyniosła wymierne korzyści. Najcenniejsze okazy Bernhard trzyma w domu. To popiersie słynnego klauna Groka kupił na aukcji. Osiągnęło zawrotną cenę. Powinienem był zrezygnować przy połowie. Wtedy można było za to kupić nowego Mercedesa. Bernhard zbiera jednak także bardziej współczesne ciekawostki. Uwielbiam rocka, zbieram więc gitary i perkusje z interesującymi historiami. W swojej kolekcji Bernhard ma gitary Davida Bowie. I Tony'ego Hicksa z The Hollies.
oraz replikę basowej gitary Paula McCartneya z autografem muzyka. Sukces oraz idące za nim pieniądze radykalnie zmieniają styl życia. Widzisz coś fantastycznego i wiesz, że możesz to kupić. To sukces cyrku Roncalli pozwala Benhardowi wciąż wzbogacać swoją kolekcję. Trupa zmierza do niemieckiej Bremy, gdzie da przedstawienie na zakończenie sezonu. Najsłynniejszym obecnie cyrkiem jest Cirque du Soleil, specjalizujący się w przedstawieniach ulicznych. W roku 2004 ponad 7 milionów ludzi zapłaciło za możliwość obejrzenia spektaklu blisko 500 milionów euro. Właściciel Guy Laliberté zaczynał jako połykacz ognia. Teraz jego majątek ocenia się na miliard euro. Bill Cannon jest jednym z najbogatszych Irlandczyków. Teraz tajemnicę swojego sukcesu przekazuje następnym pokoleniom. Kto chce być milionerem? Wszyscy chcemy, prawda? W szkole dla chłopców w Dublinie prowadzi właśnie szkolenia z zakresu technik motywacyjnych. Liczy się pierwsze wrażenie. Na szkolnym boisku ląduje więc śmigłowiec wart ponad milion euro. Podoba się wam? Mam nadzieję. Część z nich będzie miała okazję się nim przelecieć. Bill słynie z doskonałego kontaktu ze słuchaczami i umiejętności motywowania ich do działania. Te dzieciaki mają w życiu cel. W porównaniu z moimi czasami, wy możecie osiągnąć wszystko. Kto chce być milionerem? Wszyscy? Jasne. Wpajam im, że dzięki dyscyplinie i skupieniu na konkretnym celu mogą osiągnąć to, co ja. Kiedy pytam, kto chce być milionerem, okazuje się, że wszyscy. Ale bez ciężkiej pracy. Tłumaczę im więc, że tylko ona pozwala osiągnąć sukces. I że jeśli to zrobią, na pewno im się uda. Mam tu 500 dolarówek. Bill przygotował konkurs. 100 dolarów za 100 pompek. Gary, ma być 100. Jeszcze jedna. Bill chce popchnąć ich do działania. I właśnie o to chodzi, o wiarę w siebie. Naprawdę jesteście wspaniali. Powtórzcie. Wstańcie i krzyczcie ze mną. Jesteśmy wspaniali. Pierwsza zasada. Żadnej wody, prochów i fajek. No DDC, no drink, no drugs, no cigarettes. Sami tworzymy własną przyszłość. Nie ma sensu zazdrościć komuś, że ma świetną pracę albo wygrał na loterii. Wy też możecie to mieć, trzeba tylko trochę wysiłku. Jesteście wspaniali! Jako prezes Fundacji na rzecz Młodzieży Irlandii Bill zebrał ponad 40 milionów euro. Chce dać szansę dzieciom ze wszystkich warstw społecznych. Często odwiedza też świetlice społeczne, by porozmawiać z tymi, do których los się nie uśmiechnął. To mi przypomina moje dzieciństwo. Mam taki mały pomysł. Nazwałem go Spełnienie marzeń. Jego celem jest pomoc dzieciom z dzielnic takich jak ta, by uświadomili sobie, czego właściwie pragną. Jeśli zostaniesz mechanikiem, będziesz dla mnie pracował? Wiesz, kim jestem? Kim? Właścicielem wielu warsztatów i szukam mechaników. Kiedy będziesz już gotów, przyjdź do nas, a my wszystkiego cię nauczymy. Widzisz? Renault.
Bill stara się pomóc wszystkim, w tym także finansowo. Właśnie podpisuje czek na 15 tysięcy euro. To naprawdę wspaniałe. Pomagamy 100 tysiącom młodych ludzi w całym kraju, prawda? Najświętsza prawda. Wiem, że daję tym grupom społecznym coś, czego sam potrzebowałem jako dziecko. Pomoc innym to prawdziwa pasja Billa. Trudno uwierzyć, że przy tylu zajęciach Billowi zostaje jeszcze trochę czasu wolnego. A jednak... Jego ostatni projekt to wielomilionowa inwestycja w Killarney w hrabstwie Kerry. Po przerwie poznamy człowieka, który w wieku 40 lat chce być miliarderem. A Bernhard poprowadzi nas po swoim cyrku. Cyrk Roncalli to jeden z największych tradycyjnych cyrków na świecie. Od 30 lat Bernhard Paul jest jedną z najsłynniejszych postaci europejskiego przemysłu rozrywkowego. Jego zespół spędził w trasie 200 dni. Zbliża się ostatnie w tym roku przedstawienie. Przyjechali właśnie do Bremy, gdzie dadzą show na zakończenie sezonu. Musimy przygotować coś niezwykłego. Oczekiwania publiczności są bardzo duże. Prowadząc cyrk, wyrzuca się pieniądze za okno, one wracają drzwiami. To bezustanna inwestycja. Największą jest ten wielki namiot. Ustawienie go wymaga wspólnego wysiłku aż 30 ludzi. ...1600 m², 2,5 km kabli elektrycznych, 5000 żarówek i 1500 miejsc siedzących. Wszystko po to, by codziennie przedstawienie mogło obejrzeć 3000 ludzi. To niezwykły namiot, lecz przenośna arena o wartości około 1 000 000 euro. Prowadzenie cyrku wymaga także dbałości o pracujących w nim ludzi. To prawdziwy koszmar, ale Bernhard znalazł rozwiązanie. Cyrk ma ponad 100 tradycyjnych wozów. Każdy ma własny numer i jest wart około 60 tysięcy euro. Wystarczy, by stworzyć małą wioskę. Dla mnie cyrk to teatr, a jego kwintesencją są te wozy, wyglądające jak żywcem wzięte z jakiejś bajki. Bernhard, jego żona i trójka dzieci zajmują dwa wozy. Są tradycyjne, lecz bardziej luksusowe od reszty. Razem warte są 750 tysięcy euro. Oczywiście bez wyposażenia. Mieszkamy tu na co dzień, więc wnętrze musi być przytulne. Oczywiście jest trochę ciasno, ale ma to swoje zalety. Wszystko jest pod ręką, niczego nie trzeba szukać. Poza tym mamy tu wszystko, czego potrzeba w zwykłym domu. Zestaw audio, telewizor. Nie muszę nawet wstawać z kanapy, wystarczy, że dwa razy klasnę. Kiedy chcę go wyłączyć i schować, mówię stop, na dół. Czysta magia. Najbardziej magiczny jest jednak namiot. Bernhard jest nie tylko właścicielem cyrku, ale także jego gwiazdą. Namiot cyrku Roncalli jest drogi, ale to nic w porównaniu z tym.
kopuła londyński Millennium Dome to największa płócienna konstrukcja świata. Koszt jej budowy wyniósł 1 miliard euro. Otwarto ją na obchody roku 2000, a teraz czeka ją kosztująca 730 milionów euro przebudowa w olbrzymi obiekt użyteczności publicznej. W wieku 30 lat Joe Dinsa jest na dobrej drodze, by stać się najbogatszym Europejczykiem. Milionerem został w wieku 17 lat, a dziś jego majątek ocenia się na 60 milionów euro. To jednak nie wszystko. Chcę być bardzo bogaty. W wieku 40 lat zamierzam być miliarderem. I naprawdę nieźle mu idzie. Zaledwie 4 lata temu otworzył firmę inwestycyjną, której roczne obroty sięgają dziś 800 milionów euro. Joe ma więc co wydawać. Najdroższa rezydencja Europy jest już w zasięgu jego możliwości. Nie chcę domu dla przeciętniaka. Nie jestem przeciętniakiem. Jego firma szuka nowych inwestycji, z których następnie czerpie krociowe zyski. Joe zawsze umiał robić pieniądze. Zaczął już jako nastolatek w rodzinnym domu. Nie mogłem czekać na bogactwo do 60 roku życia. Chciałem być bogaty już. Zaczął więc obmyślać plan zarobienia pierwszego miliona. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak można szybko zarobić duże pieniądze. Kupował urządzenia przemysłowe w Indiach i Chinach, po czym sprzedawał je z zyskiem krajom Europy Wschodniej. Większość dzieciaków w moim wieku grała w piłkę albo jeździła na obozy. Ja pracowałem. Joe zainwestował w firmy naftowo-gazowe w Rosji i Europie Wschodniej. Zarabiał, sprzedając ich udziały, kiedy zaczynały przynosić dochód. Inwestuje się w firmę ileś tam milionów, reorganizuje ją, a potem sprzedaje. Co słychać w Moskwie i Pradze? Ledwo dajemy radę. Możliwości zarobku jest sporo. Najlepszy interes przyniósł Joe'emu 88 milionów euro w zaledwie 6 miesięcy. Moje motto brzmi: daj mi funta, oddam ci 10. Joe już teraz cieszy się korzyściami wynikającymi z udanych inwestycji. W jego garażu stoi 6 luksusowych aut, w tym Ferrari i Lamborghini. Jest jednak samochód, o którym wciąż marzy. Jestem wielkim fanem samochodów. Ten Rolls-Royce to symbol luksusowej elegancji. Ile wynosi średnia cena? Wersja podstawowa kosztuje 256 tysięcy. Ten samochód kosztuje tyle, co przeciętne mieszkanie w Londynie. Chyba jednak go kupię. Symbolizuje moją osobowość, mój imidż, wszystko, w co wierzę. Zawsze powtarzam, że ci, którzy nie ryzykują, pracują dla tych, którzy to robią. Albo ryzykujesz i masz piękny samochód, piękny dom i całą resztę, albo pracujesz dla ludzi, którzy to wszystko mają. A wtedy możesz im tylko zazdrościć. Bo na początku wszyscy mamy równe szanse. W wieku 40 lat Joe chce być miliarderem. Motywacją są dla niego upatrzone zakupy. To najdroższa rezydencja w Europie, a Joe chce mieć wszystko, co najlepsze. Updown Court to posiadłość w południowo-wschodniej Anglii z 22 sypialniami, otoczona 20 hektarami łąk i lasów. Idealne mieszkanie dla 40-letniego miliardera. Well, Joe, this is
Oto co dostaje się za niewiele ponad 70 milionów funtów. Nieźle, piękne schody. To replika klatki schodowej autorstwa Versace z Miami. W całym domu jest prawie 1,5 hektara marmuru. Cena jest wysoka, ale Joe już liczy zyski z tej inwestycji. Oto na co idą pieniądze. Właśnie, własny basen. Z wejściem z sypialni. W rezydencji są jeszcze 4 baseny, w tym jeden na dachu. Doskonałe miejsce na odpoczynek, fakt. Relaks w jacuzzi, kieliszek szampana. Już się tu widzę. Z uroczą przyjaciółką. Oczywiście. Prawdziwym dziełem sztuki jest gabinet. Jego podłogę pokrywa mozaika z 24-karatowego złota warta 350 tysięcy euro. Inwestycje w nieruchomości są dużo mniej ryzykowne niż te, którymi Joe zajmuje się na co dzień. Porażki w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Poza własnymi dysponujemy też pieniędzmi inwestorów. Musimy zrobić z nich użytek, nie mamy innego wyjścia. Pozycja Joe wciąż rośnie. Jego sekret polega na nieustannej pracy, na ciągłym szukaniu okazji. Joe wierzy, że zrealizuje swoje marzenie. Finansowo celem jest osiągnięcie $1 miliarda w ciągu roku. Młodzi miliarderzy to rzadkość. Najmłodszym na świecie jest 22-letni książę Albert von Thurn und Axis, 12 z Niemiec. W 18 urodziny odziedziczył fortunę prawie 2 miliardów euro. Najmłodszymi miliarderami, którzy wszystko zawdzięczają sobie, są twórcy Google, 31-letni Sergey Brin i 32-letni Larry Page. W roku 1998 za pożyczone pieniądze założyli witrynę internetową w garażu kolegi. Po wprowadzeniu firmy na giełdę każdy z nich zarobił po 5 700 milionów euro. Bill Cullen z dublińskiego straganiarza stał się właścicielem firmy z rocznymi obrotami przekraczającymi 350 milionów euro. Sekretem długowieczności jest aktywność. Ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, tracą sens życia, a wtedy już tylko krok do śmierci. We wieku 64 lat Bill pracuje po 20 godzin na dobę i nie zamierza przestać. Zadzwonili do mnie z firmy ubezpieczeniowej. Panie Cullen, w formularzu jest mały błąd. Jaki, pytam. Zła data przejścia na emeryturę. Napisał pan 2050, ale chyba powinna być 2005. Nie, odparłem. Na emeryturę zamierzam przejść właśnie w roku 2050. Ale wtedy będzie pan miał 108 lat. To niemożliwe. I wtedy powiedziałem im, że zamierzam żyć 164 lata. I żeby lepiej uważali, co mówią. Odłożyli słuchawkę i pewnie pomyśleli, że jestem wariatem. Bill odpoczywa w kilarni w hrabstwie Kerry, jak zwykle wspomagając tamtejszą społeczność. Oto czterogwiazdkowy hotel Macross Park, leżący w otoczeniu 15 hektarów łąki lasów. W roku 1990 Bill zapłacił za niego 750 tysięcy euro. Na przebudowę wydamy miliony. Teraz ma 20 pokoi, docelowo ma mieć 108. To ma być pięciogwiazdkowy luksusowy hotel. Nieruchomości to coś zupełnie innego niż motoryzacja. Zyski nie są duże, poza tym konkurencja jest olbrzymia. Ale kochamy to miejsce, kochamy tych ludzi, chcemy się z nimi związać. Obok hotelu stoi bliski sercu Billa pub, nazwany imieniem kobiety, której zawdzięcza tak wiele. Molly Darcy, jego babki, która dożyła 100 lat.
Otworzyliśmy go w 1990 roku. Miała wtedy 98 lat. To hołd złożony jej pamięci. Założyliśmy nawet klub Molly Darcy. Każdy gość za 10 funtów dostaje kufel ze swoim imieniem na dnie oraz zostaje oficjalnie wpisany w klubowy rejestr. I kiedy tu wraca, pije Guinnessa tylko ze swojego kufla. Członkami klubu Molly Darcy są m.in. Tom Jones, golfista Ian Woosnam czy szef wytwórni Virgin Richard Branson. Hotel i pub stoją niedaleko wakacyjnej siedziby Billa. Mimo zamiłowania do pracy, Bill lubi czasem uciec od wszystkiego i po prostu odpocząć. Jego azylem jest wtedy warta 3 miliony euro 20-hektarowa posiadłość nad jeziorem w Killarney. Wpadam tu na 3 albo 4 dni, oczyszczam umysł i znowu jestem gotów do pracy. Panuje tu niezwykły spokój. To tutaj piszę książki. To naprawdę magiczne miejsce. Tak odległy od wszystkiego, że śmigłowiec jest po prostu niezbędny. Pierwotnie były tu dwa domy, wzniesione w roku 1720. Bill i jego przyjaciółka, eksmodelka Jackie Levin, uwielbiają tutejsze połączenie historii z urokiem krajobrazu. Jackie i ja przyjeżdżamy tu co 2 albo 3 tygodnie. Dla mnie to magiczne miejsce. A to nasz specjalny pokój. Jak widzicie, to jadalnia. Nazywamy ją wiktoriańską. Pewnie wiecie dlaczego. To hołd dla królowej Wiktorii, która była tu w roku 1861. Mamy tu piki 6 gwardzistów, którzy trzymali straż przy jej trumnie w roku 1901. Oraz 2 trąbki z jej herbem, na których królewscy hejnaliści grali podczas jej pogrzebu. Ten dom to idealne miejsce dla zbieranych przez Billa antyków. To takie prawie niezauważalne drobiazgi. Potwornie drogie, ale uświadamiające nam nasze związki z przeszłością. Bill cieszy się, że żyje jak we śnie, ale jednocześnie nigdy nie zapomina o realiach. Zawsze twierdziłem, że będę żył tak długo, jak się da. I zrobię, ile się da. Każdy dzień jest darem. Cokolwiek robisz, rób to lepiej niż inni przed tobą. Jeśli jesteś pracodawcą, rozwijaj firmę, zwiększaj jej wartość. I nie chodzi tylko o pieniądze. I tak wyjdziesz na swoje. Trzeba pamiętać o ludziach, którym powiodło się nieco gorzej. So remember other people who are less off, well off than yourself. Już za chwilę. Magiczne spotkanie z cyrkiem. Dziś cyrk Roncalli występuje w Bremie. Wszystkie bilety wyprzedano już dawno. Cyrk jest jak żywy organizm. Jeśli się go zaniedbuje, reaguje jak żywa istota. Zaczyna chorować. Jeżeli jednak dasz mu miłość i właściwą opiekę, wszyscy będą szczęśliwi. Cyrk Roncalli wymaga miłości i potrafi ją odwzajemnić. 1500 ludzi zapłaciło po 40 euro, by zobaczyć jeden z najwspanialszych tradycyjnych cyrków świata. Gwiazdą wieczoru jest człowiek, który zrealizował swoje marzenie. Klaun Zippo, czyli Bernhard. Mojego świata, świata cyrku Roncalli, nie można porównywać z rzeczywistością. To coś wyjątkowego. Żyjemy w małej społeczności, otoczeni przyjaźnią i zaufaniem, wśród ludzi z wizją. Prowadzimy życie cyganów, podróżując po całym świecie. Chcemy dawać ludziom radość, pokazywać im, że można żyć inaczej. Dla Bernharda prawdziwą nagrodą jest jego miłość dla cyrku i związana z nim magia.
W życiu nie można myśleć jedynie o zarabianiu pieniędzy. Trzeba mieć jakieś wyższe cele. Pieniędzy nigdy nie jest za dużo, są potrzebne do życia, ale nie najważniejsze. Ludzkość istniała już od dawna, jeszcze zanim się pojawiły. Wszyscy mamy marzenia i wszyscy powinniśmy starać się je realizować. Inaczej w końcu zaczniemy myśleć, że bezpowrotnie coś straciliśmy. Ja zrealizowałem moje marzenie i dlatego moje życie jest fantastyczne. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Daniel Załuski.